Jestem taka szczęśliwa. Ja też. Moja droga, w końcu się przeprowadzamy. Wow! Myślałam, że zapisaliśmy się pierwsi. Dom Skibidi, jep, dom Skibidi na sprzedaż. Dobra, czas działać. Niespodzianka! Hej! Jakieś problemy, kolego? Niżej! Świetna robota! Haha, kto następny? Pośrednik, zajmę się nim. To dla ciebie! Get it off, dog, sprzedane! Świetnie! Kochanie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Ha! Jestem prawdziwym rajdowcem! Bon voyage, braciszku! Za mną, kochanie. To będzie nasz syreni dom. Pomalujmy go! Czas zabrać się do pracy. Trum, trik! Chodź, kochanie. Kolorowe płytki to świetny pomysł. Podobają ci się nasze pomysły? Ha! Stać nas na więcej. Teraz zobaczą, jak powinien wyglądać dom. O, to chyba nie ta walizka. Potrzebujemy farby na ścianę. Dokładnie. Pożyczę ją na chwilę. Użyj trochę wyobraźni. Hehehe. Daj mi chwilę. Sam nie dam rady. Dobrze, że nie zapomniałem techniki klonowania. Do roboty, kochani. Tak jest. Doskonale. Wspaniale, że wziąłem krew. Wow, jak szybko! Super! Jestem szybki. Auć! Tęskniłeś za mną? Dzięki za przejażdżkę. Będę zawodnikiem. Gdzie się tak urodziłeś? Wiesz, możemy to wykorzystać. Pajęczyna idealnie ozdobi nasz dach. Piąteczka! Co ty kombinujesz? Teraz pokażemy im klasę mistrzowską. O nie! Wiem, kto nam pomoże. Pikachu! Co tak krzyczysz? Przecież masz telefon! Hej, dziewczyny! Słyszałam, że potrzebujecie pomocy. Dobrze, że kogoś ze sobą przyprowadziłam. Trum, trik! Jesteśmy! Dawno się nie widzieliśmy! Macie wielkie zadanie. Pędzle w dłonie i nie zostawiajcie żadnych czystych miejsc na tej ścianie. Mam 8 macek, ale nie zabrudzę ich wszystkich. Dzięki, Pikachu, uratowałaś nas. Nie ma sprawy. Kochani, musimy lecieć. Pa, pa. Ale fajnie. Wiem. O, a masz jakieś pomysły na... Dalej, odwracam ich uwagę. Co tu się dzieje? Synku, dokąd idziesz? Zapytaj tatę. Wiesz co? Nieważne. Dobra robota, synu. Ach, ci chłopcy. Nie odpuścimy. Hej, wy! Przepraszam, żadnych syren. Jak śmiesz. Pa, pa, dziewczyny. Świetnie. Teraz wszystko pójdzie szybciej. Musimy uważać. Coś tu się psuje? To smutne, ale znam jeden sposób. Dziękuję, diamentowe ostrze. Myślę, że to będzie bardziej niezawodne i bezpieczniejsze. Gotowe? Kaja! Ty pierwszy! Tam jest ciemno! Okno! Udało się! Nie ma z czego być dumnym. Hej, wynoś się stąd! Wygląda na to, że mama nie cieszy się na nasz widok. Wiesz, wszystko możemy kupić sami. Chodźmy do sklepu. Dzień dobry! Och, Kat zazwyczaj wybiera farbę. Mogę w czymś pomóc? To chłodziarka do krwi? Wow, potrzebujemy jej! Możesz ją wziąć? Ledwo sięgam do lady, żartujesz sobie? Au, moje kolano! Boli! Proszę pani, może nam pani przynieść chłodziarkę do krwi? Dobra robota, synku. Tą? Oczywiście! 5000 lajków! Ile to jest w dolarach? To wystarczy? Kochani, pomóżcie nam uzyskać odpowiednią kwotę. Prosimy! Dziękujemy bardzo! Yeah!
Dziecko, ostrożnie, proszę. Proszę, jest twój. Dzięki, kochani. Nigdy byśmy tego bez was nie zrobili. Niesamowite. Wow, co to jest? Nie pamiętam, żebym to tu zostawiał. Otwórzmy to. Hej, co się dzieje? Haha, zrobiłyśmy wam kawał. To nie jest śmieszne. I co zrobimy z tym całym bałaganem? Hej, tato, mam torbę. Nie, nie, nie. Trum, trum, trik. To huragan Gabriel. Ratujmy się! Kochanie, to tylko żart. Przestań, proszę. Zobaczmy, kto się będzie śmiał ostatni. Będę potrzebował torby. Złóżmy ją kilka razy po przekątnej. Składamy. Teraz odcinamy górę. Kilka cięć. Ostatnie poprawki. I ozdobna sieć jest gotowa. Zupełnie jak czarny płatek śniegu. Będzie świetnie wyglądać w naszym pokoju. Mówiłem. Możemy dodać więcej tutaj. Wystarczy miejsca dla wszystkich. Tak, niesamowite! Zobacz, co zrobiłem. Półka na naszą lodówkę. Bardzo się starałem. Świetna robota. Odświeżymy się? Uwielbiam napić się krwi o poranku. Ja też. Łapy precz. To jest tylko dla dzieci. Zapamiętaj to. Zasady są takie niesprawiedliwe. Ach ci chłopcy. Co to jest? Zobaczymy? Wow! Chodźmy tam. Trum, trik. Voila. Wow, ale tu fajnie. Spójrz na te piękne wodorosty. Nigdy w życiu nie widziałam piękniejszego miejsca. O-o, to dom Urszuli. Już prawie jesteśmy. Auć! Wygląda na to, że na nas czekali. Nie martw się. Pozbędę się tego wszystkiego. Droga wolna. Możemy płynąć. Dobrze, kochanie. Bierz ile chcesz. Świetnie. Czas wracać. Uff, co za przygoda. Są ciężkie. Teraz będziemy mieć idealny ogród. Niesamowite. Nie będziemy już tego potrzebować. Mam świetny pomysł. Owiniemy naszą rurę i przykleimy to gorącym klejem. Wyprasujemy na wszelki wypadek. Zróbmy brokatowe ozdoby. I przyklejamy gąbki do miski. Mogę pomóc? Wytnij muszlę z kawałka kartonu. Ozdobi naszą miskę. Dodajmy płetwę. Podstawa jest gotowa. Teraz ją udekorujmy. Cóż, to nie ogon bez łusek. Cóż za piękno. Nasza fontanna jest prawie gotowa. I wisienka na torcie. Świetnie. To prawdziwy diament naszego ogrodu. Możemy ją włączyć. Wow! Jesteśmy najfajniejsze w okolicy. Piątka. Dobra, czas zadbać też o trawnik. Fajny pomysł, co? Tylko spójrz na nich. Amatorzy. W porządku, jestem gotowy na odpoczynek. Tato! Nie! Już dobrze. Jak długo służysz za parasol? Ha! Od razu widać, kto tu jest inżynierem. Czekaj, mamo. Dokładnie tego potrzebujemy. Teraz usuńmy nadmiar. O, to wygląda jak brokatowa pizza. Chcesz zobaczyć sztuczkę? Daj mi to, co zostało. Oto szmatka w mojej dłoni. Trum, trik. A teraz mamy chorągiewkę. Gdzie ją powiesimy? Dokładnie. Zapomniałyśmy o daszku. O wiele lepiej. Bardzo pięknie. Tak jak ty i ja. Też o tym pomyślałem. I o tym. Trum. Nie przeszkadzaj mi. Trum, trik. Skrzydła gotowe. Ale gorąco. Ochłodź się, tato. Jesteś taki słodki. A to mi pomoże. Zrobimy ramę pająka z tych słomek i drutu. Teraz mamy własny system bezpieczeństwa.
Zwiń kawałek kartonu w rurkę. Udekoruj ją oczami i skrzydłami. A nogi zrób z tego, co zostało z drutu. Wow, tato! To jest naprawdę super! Kto by w to wątpił? Teraz jest przerażająco i pięknie. Ale czegoś tu brakuje. Wiem, na trawniku nagrobek będzie wyglądał szczególnie przerażająco. Myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję, że mama nie ma nic przeciwko. Och ty! Nie zaczynaj, mami! Porozmawiamy w domu. Świetnie! Tu jest jego miejsce. A teraz zdjęcie na pamiątkę. Synu, chodź do mnie. Dlaczego jesteś jak zombie? Przestań robić miny. Naprawdę? Więc do widzenia. Aaaa! O wiele lepiej. Super! Nie rozumiem. Czy on właśnie zepsuł mi zdjęcie? Ach, ten mały żartowniś. Wiesz, tato, możemy wyhodować składniki do eliksirów. Mam do tego wszystko. Bratki? Najważniejsze to je pielęgnować. Widziałeś? Rosną tak szybko! Nie wiedziałem o twoich talentach. Świetna robota. W końcu możemy się zrelaksować. Co nowego na TikToku? Haha, Skibidi to prawdziwa gwiazda. O, nie mogę. Mogę też zobaczyć? Pokaż mi. Wow, jaka fajna maska. Hej, Gabi, chodź, też spróbuj. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Prawie gotowe. Co? Co się stało? Co za wstyd. Aha, pasuje do ciebie. Pozbądź się tego natychmiast. Tak się martwię, że muszę wypić krew. Dla Drakuli. Hej ty, straciłeś poczucie strachu? Nasz dom jest najlepszy. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Zagłosujmy. Nasz dom wygrał. Zgadzam się. Nie sądzę. A ja tak. Kochani, jak myślicie? Czyj dom jest lepszy? Syren czy wampirów? Dajcie nam znać w komentarzach. Nie znasz się, to neogotyk. Szyld jest gotowy, ale brakuje nazwy. Wiem. Pomóż mi, synku. Jestem gotowy. Dom wampirów. Świetnie. Musimy tylko przykleić litery. Co ty na to? Myślę, że wszystko jest jasne. Ale z szyldem będzie jeszcze lepiej. Witamy w domu Syren. Spójrz, kochanie. Fajnie. Jesteśmy o wiele lepsi. Zostaw mnie w spokoju, Michał. Chcesz się bić? Z wielką przyjemnością. Co im jest? Przestańcie. Natychmiast. Zaraz wybiję ci kły. Hej, oddaj to! Zostaw mnie w spokoju! Ech. Nie warcz na mnie! Dobra, sam się prosiłeś! O, nowa ofiara? Łap to! Uciekaj do domu! O nie! Co tu się dzieje? To straszne! Hej dzieci, nie straszcie mamy! Mamy zaplanowane remonty pokoi, pamiętacie? Tak, z całym tym bałaganem łatwiej będzie kupić nowy dom. Nie, dalej wampi, posprzątaj wszystko. I to szybciej. Teraz twoja kolej. Wiesz, mam lepszy pomysł. Po huraganie namiętności nie zostanie po nas żaden ślad brudu. Wampi, jak mogę ci się oprzeć? Mam to. I znowu. Jesteśmy świetnym zespołem. Naprawdę jesteśmy fajni. Świetnie. Wampi, gdzie jest nasz plan? Może go wyrzuciliśmy? Mówisz o mnie? Nawet nie mrugnąłem. W końcu mogę być artystą. Moje arcydzieło. Kochanie? Nie rujnuj moich marzeń. Rysowanie to taniec z pędzlem. Zatańczysz ze mną?
O la la! Synu? Ha! Tata jest teraz płótnem! Wampi? Przestań! Chcecie się bawić? Musicie się przygotować! O wiele lepiej! Bierzcie pędzle i bądźmy kreatywni! Będziemy potrzebować dużo farby! Cała naprzód, moi mali Picasso! Gotowi? Trum, trik! O, jesteście prawdziwymi ekspresjonistami! To takie piękne! Udało się! Świetna robota, kochani! O nie! Co wy zrobiliście? Aaaa! Świetnie! Tak trzymać! Aaaa! To na czym stanęliśmy? Synu, nauczę cię wbijać gwoździe. To proste. Najważniejsze to nie uderzyć się w palce. Celujesz i... Ała! To boli! Posejdonie, dlaczego przysłałeś mi takiego męża? Pokażę ci, jak to się robi. Trum, trik! Ale ja nie mogę tego zrobić. Koniec! Zrób to sama. I nie gadam z tobą. Aha! Mam to. Nie uderzyć się w palce. O nie! Łowcy? I tak to się robi. Kochanie, spójrz tylko. Myślę, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Przetestujmy to. Super! Nie masz nic przeciwko, co? Wow, to jest świetne! Ciekawe, co mają dla syren. Wow! Weźmy to! Nawet nie wiem. I co tam jest? Mówisz o tym? Skibidi dop dop. Zadzwonię na policję. Aha, dogonię cię. No, dalej. Ała. Moje plecy. Kochanie, zadzwoń też po karetkę. Mua, to takie smaczne. Kości lizać. Co to za zapach? O nie! Już po mnie! Łap to! Hej, co ty robisz? Berek! Nie bawię się! Co to za smród? Dobra, nie mam za dużo czasu. To dokładnie to, czego potrzebuję. Moje umiejętności uratowały mnie tyle razy. Dodajmy trochę stylu. Wieszak jest gotowy. A to dla mnie. Ups, zupełnie zapomniałem. Idź tam, gdzie cię znalazłem. Gdzie jest? Wow, kochanie! To takie fajne! Ale ten zapach! Ale to nic. Teraz nie będziesz rozrzucać wszędzie swoich rzeczy. Wow, tato! Jaki fajny pomysł! Muszę coś zrobić, ale od czego zacząć? Wiem, powieszę obraz. Doskonale! Jestem geniuszem! A teraz przejdźmy do rzeczy. Co za dziwny dźwięk. Hej, zalewasz nas. O nie, kat mnie wyśmieje. Kochanie, nic ci nie jest? Och, wampi, zapomniałeś pieluchy? Hej, to nie tak jak myślisz. A, wampi! Nie! Nie można ci ufać nawet w najprostszych sprawach. Hej, chodź tu. Widać mnie! A ciebie? Zostaw mnie w spokoju! To nie jest śmieszne! Mamo! On bił lustro! Mamy zapasowe! Znowu jestem szczęśliwa! Jakie piękne! Tato! Ona sobie ze mnie kpi! Mówi, że nie mam odbicia w lustrze! Nie martw się, kochanie! Zawsze możesz spojrzeć na nasz portret! Dalej! Pamiętaj, jesteś przystojny! Dzieci, to lista zakupów. Po prostu pokażcie to sprzedawcy. No dalej, kochanie. Wierzę w ciebie. Mama naprawdę umie rysować. Halo, jest tu kto? Hej! Okej, poradzę sobie sama. Potrzebuję tego. I tego. Myślę, że to jest to. Stać! Policja! Jesteś aresztowana! Za mną, mała złodziejko! Puść mnie! Proszę! Kochani, lajkujcie ten filmik, jeśli chcecie, żebym ją puściła. Decyzja należy do was. O, nie jest dobrze.
Kochani, proszę! Dobra, ale to ostatni raz. Dziękuję pani. Do widzenia. Molly, jesteś zbyt miła. Kochanie, są tacy słodcy. W porządku, rybko. Nikt cię nie uratuje. Broń się. Wybiję ci kły. Łap to. Hej, to nie fair. Co ty zrobiłeś? Kochanie, to są nasze poduszki. I tak potrzebujemy nowych. Moja jest prawie gotowa. Czegoś brakuje. Skarbie, spójrz! O! Moje oko! A teraz przyszyję je do poduszki. Tato! Twoje oko! Nie martw się, to tylko żart. Spójrz, jest dokładnie tam, gdzie powinno być. Ja też znam sztuczkę. Patrz, odrywam sobie kciuk. Co za koszmar! Witamy w salonie fryzjerskim. Juhu! Podetnijmy to trochę. Wyglądasz cudownie. Mamy tu watę, więc musimy tylko wypełnić poszewkę. Teraz zszyjemy ją tak, aby wata pozostała w środku. Niesamowite! Udekorujmy ją tiulem. Różowy jest idealny. I trochę magii. Ta poduszka to marzenie. Jest taka piękna. Aha, dała się nabrać. Szybciej, nie utrzymam. Ale połów to ryba moich marzeń. Kochanie, zrób zdjęcie. To mój rekord. Tato, uderzyłeś się w głowę? To poduszka. Och, i jeszcze raz. Dalej! A może tak? Tak, złowiłem już wiele ryb, ale twoja mama jest najlepsza. O, to jest śliskie. Mówiłam, żeby nie pokazywać tego dzieciom. Przepraszam. Oddaj jej poduszkę. Idź, zrób coś pożytecznego. Jak ja się w tobie zakochałam. Dzień dobry. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukamy czerwonej farby. Ile? Spodziewałam się innej ceny. I co mam teraz zrobić? Może powinienem zwrócić krew? Kochanie, odwróć jej uwagę. Dobrze. Proszę pani, może mi pani pomóc? Jasne. Tak, oddaj nam trochę krwi. Otwieram własny interes. Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Świetna obsługa. Masz napiwek. Idziemy. Ha! Powiem wszystkim, że spotkali się na wyprawie na ryby. Wyobrażasz sobie? Podlewasz nie ten kwiat. Co? Nie dotykaj, to moje. Nie wiesz, co z tym zrobić. To jest dekoracja do naszych doniczek. I prawie je wyrzuciłaś. Trum, trik. I gotowe. On jest geniuszem. A teraz podlejmy to. Nie, musisz go podlać krwią. To wampirzy kwiat. Dobra, zrobione. Znajdziemy dla niego najlepsze miejsce. Nasz dom staje się coraz bardziej przytulny. Spójrz tylko na nich. Motocykl. Zawsze o tym marzyłem. Super! Motocykl. Marzyłem o tym całe życie. Jaki fajny. Ach, te dzieciaki. Nie, proszę, nie! Zostaw mnie w spokoju. Aaaa! Ma koszmary. Zrobię jej łapacz snów. Załóżmy nici na ramę. Teraz każdy będzie miał tylko dobre sny. Hej, co powiesz na to? Ha! Ty mnie przestraszysz, wilka morskiego. Chodź tutaj. O, naprawdę. Tomasz! Pomyśl dwa razy, zanim się odezwiesz. Moje dziecko. Czas na psikusa. Oddaj mi swoje skarby, albo zamienię cię w... O nie! Aha, psikus zadziałał. O nie! Fiu, było blisko. Chwila. Mam pomysł. Potrzebujemy wiadra. Nałóżmy trochę gorącego kleju na krawędź. Przyklejmy kolce. Dodajmy pajęczyny dla klimatu. Włóżmy trochę siana do innego wiadra i dodajmy świece. Gotowe!
najstraszniejsza i najpiękniejsza lampka nocna. A co najważniejsze, wszystko jest całe i zdrowe. Po prostu idealnie. Uff! Najważniejsze to nie uderzyć się w palce. Czysto i schludnie. Pijcie, moje dzieci. To urocze. Tym razem na pewno rozprawię się z bossem. Wampi, żadnych gier. No dalej. Zachowujesz się jak dziecko. Ach, to będzie dla ciebie nauczka. Żadnych gier, dopóki nie skończymy remontu. Ups, muszę kończyć. Jestem gotowy na następną rundę. Co? Czosnek! To twoja sprawka? Przepraszam, że odciągam cię od gier. Hej, kochani! Napiszcie w komentarzach, czy wasi rodzice też zabraniają wam grać w gry wideo. Oszukujesz! Aaaa! Mam was. Jesteście teraz zwykłymi dziećmi. Co się dzieje? Zostaw nasze dzieci w spokoju. Hehe, patrz co mam. Aport. W końcu się spotykamy. Wampir ratunku! Za późno. Aaaa! Teraz będziesz moją zabawką. Pomocy! Gdzie jest mama? Cześć, kochani! Hej, patrz! Złapię ją! Mam ją na haku! Kochani, widzę was! Ona jest taka silna! Co to za miejsce? Witaj, chłopczyku! Aaaa! Myślę, że się zaprzyjaźnimy. Nie bój się, to jak ugryzienie komara. To duży komar! Wow, jesteś taka piękna! Wiesz co? Mogę sprawić, że będziesz wyglądać tak samo. Ale super! Zagrajmy w Twistera. Super, zróbmy to! Mam nadzieję, że to rozgryziecie. Ja to zrobiłam, a ty? Wyjdzie w praniu. Okej, ciuchy. Czyli czas się ubrać. Chwila. Uhu, trafiłam w dziesiątkę! Podoba mi się ta gra. Prawie zapomniałem. Spodnie! Jeżeli niedługo i nieszczęśliwie. Zaraz zostawiłem je tutaj. Co za wstyd. Gdzie są moje spodnie? Co? Jestem teraz raperem! Pomocy! Przestań krzyczeć! Naprawdę ci pasują. Ale potrzebują małej zmiany. Najpierw pas. Trum, trik. Teraz masz prawdziwe wampirze dżinsy. Ale super! Dzięki, panie krawcu. O, mój napiwek. Chwila. Kochanie, zobacz, co mam. Co to jest? Fuj! Lepiej przynieść do domu trochę jedzenia. Wow, złapałam bukiet. To wyjdź za niego. Haha. Dobrze, że mam plan B. Może film? To ja rozumiem. Chodźmy. Mamy najlepsze miejsca. To tutaj. Nie tak szybko. Wampiry nie mają tu wstępu. Takie są zasady. O, to takie smutne. Dobra, do zobaczenia. Stop. Nie chcemy tu żadnych mokrych krzeseł. Zaraz, ja się tym zajmę. Hej, spokojnie, Zembolu. Nie staniesz nam na drodze, śmiertelniczko. O! Droga wolna, kochanie. Idziemy. Wysuszysz sobie krzesła. Aha, jaki fajny film. Obejrzymy go jeszcze raz? O, zapomniałem o czymś. Hej, dzięki za wspólną zabawę. Nie ma sprawy, ząbku. Dzięki. Zobaczmy, co dalej. Czas na fryzurę. Chyba widziałam lifehack na YouTubie. Pokażę to mojemu dziecku. To takie fajne. Możemy zrobić to samo? Spróbujmy. Skoro jesteś gotowa, to włączam odkurzacz. Przejdźmy do rzeczy. Najpierw zwiążemy włosy w kok. Trzymaj. Fajnie. Tylko się nie ruszaj. Teraz zrobię wszystko. Co? Gdzie ona poszła? Hej, jesteś tu? Kochanie, najpierw ona, teraz moje usta. Skarbie, co się dzieje? To wszystko przez ten odkurzacz. Jak on śmie? To koniec. Wyzywam go na pojedynek.
Zabieraj swój kufer od mojej miłości, ty zła maszyno. Pokażę ci, jak poderwać damę. A masz! Och, Vampi, jesteś taki słodki. Kochanie, wszystko w porządku? O, wow! Podobają ci się moje włosy? Tak, są bardzo stylowe. Pozwól mi tylko zapleść warkocz. To będzie super połączenie. Dzięki, ale pięknie. Wyglądam zupełnie inaczej. To była twarda walka. Co jest z tobą? Jestem mistrzem salonowego wrestlingu. Juhu! A jedyną rzeczą, którą Urszula im dała, była owsianka. Proszę, przestań. Co to za potwór? Boję się. Uratuj mnie. Co się stało, kochanie? Ta straszna Urszula, ona tam jest. Nie masz się czego bać. No dalej, nie bój się, jesteś wampirem. Tak, masz rację. Mam dla ciebie coś, co pomoże ci to zapamiętać. Kiedy założysz tę pelerynę, wszyscy będą się ciebie bać. Rozumiesz? Bądź odważny i śmiały. Świetnie. Teraz jestem prawdziwym Sigmą. Super! Przybij piątkę. Za kogo ty się uważasz? Dobrze. Łapy precz. Okej, okej. Rozumiem, nie dotykaj mnie. Zuch, chłopak. Proszę, proszę. Posprzątajmy. Kochanie, wyjdziesz za mnie? Teraz? Nie jestem gotowa. Co? Po wszystkim, przez co przeszliśmy? Zaczaruję cię, żebyś się zgodziła. Te sztuczki na mnie nie działają. Kochani, jeśli uważacie, że powinnam powiedzieć tak, lajkujcie ten filmik. Widzisz to, Vampi? O nie, kochani, błagam was. Lajkujcie ten filmik. Syrenka jest moją miłością. Podobał ci się nasz nowy filmik? To koniecznie daj nam lajka, subskrybuj i kliknij dzwonek. Do zobaczenia wkrótce.